witam panowie serdecznie. Tak jak obiecałem w kolejnym filmie, objaśnię wam trochę więcej na temat silnika M54 BMW. Z góry zaznaczam, to nie jest głowica z silnika M54, to jest głowica z silnika M52, którą kupiłem, silnik, który kupiłem, tak jak mówiłem, na kanale Elbow Grease, tam wiele materiałów już ogarnąłem. Kto nie wie, po prostu to jest bliźniaczy kanał mojej anglojęzycznej wersji, gdyż mieszkam w UK. Kanał Elbow Grease zajmuje się na razie BMW-ką moją E46. Tam znalazłem problem. Problem był, każdy znalazł. Rozwiązałem problem spalania oleju i wiele innych. Dzisiaj właśnie kontynuuję krótką serię, bo tego chciałem po prostu zrobić bardziej rozszerzony materiał, ale nie mam już tyle rzeczy, po prostu część rzeczy wywaliłem, a z tego materiału, który mam nagrany, nie da się za bardzo dużo zrobić, po prostu jest tam dużo rzeczy, po prostu nie pasuje, no nie dam rady tego tak zrobić, więc skondensuję te filmiki w kilka i po prostu w jednym opiszę kilka problemów, tak żeby nie rozszerzać za bardzo, nie przyciągać. Także wcześniej mówiłem o pierścieniach, o lewym powietrzu. Teraz wam powiem trochę więcej. Słynne od angielskiego rattle, M54 engine rattle, czyli grzechotka. Po prostu brzmi jak diesel, kiedy się rozgrzewa. Później przechodzi, jak już jest mocno rozgrzany, ale gdy się rozgrzewa, daje takie dziwne, można powiedzieć, coś na zasadzie właśnie zaworów w dieslu. I zacznę od tego, wrócę praktycznie do tego, że pierwszą rzeczą, którą praktycznie zrobiłem w M54 i nie powiedziałem na początku, było tak zwane też słynne praktycznie wymiana uszczelek na prowadnicach zaworowych, czyli uszczelniaczy zaworowych. I zaraz wam pokażę z bliska wszystko, wyjaśnię, o co chodzi. Która też nic nie dała, chociaż facet powiedział, że no były troszkę no już przypieczone, stwardniałe, trochę już tam nie trzymały, ale objawem nieszczelnych uszczelniaczy zaworowych jest kopcenie na wolnych obrotach, czyli ewidentnie widać dym z rury wydechowej. Ten problem występuje w silnikach N42 i N46, nie jestem pewny, po prostu w wersjach dwulitrowych E46 i tam jest to problemem. Prawdopodobnie pierścienie są ok, gdzie znowu tutaj pierścienie są, za przeproszeniem, zwalone. A te uszczelki no po prostu tam jakoś wytrzymują normalny okres czasu, chociaż po pewnym czasie też padną, ale to nie jest problemem. Problemem w silniku M54 spalania oleju są pierścienie olejowe, co potwierdził mój kolega z Ameryki, 50 Skid. Pewnie oglądacie też może jego filmiki. Trochę powiem też o nim. Gościu tam miał swój kanał już chyba trochę wcześniej niż ja, tam jakieś rzeczy ogarniał w swojej E46. No i pewnego dnia się ze mną skontaktował, jak zobaczył parę filmów, pytał się o pewne rzeczy. Powiem dokładniej. Pytał się, czy można wszystkie właśnie te końcówki, które wtłaczają olej pod cylindry, czy można to usunąć, nie ściągając wału. Pomyślałem sobie, po co on chce to zrobić. Ja mówię, no, że 5 usuniesz, o czym napomniał w później. 5 usuniesz, 6 nie usuniesz, bo jest tam wał i jest koło od czujnika wałku. Od czujnika wału praktycznie. No i do tego nie usuniesz, ale celem usuwania tego jest to, że w innym filmiku widział, jak honuje blok i po prostu one będą przeszkadzać. Jeżeli będziesz honować blok, one będą przeszkadzać, więc żeby dobrze przehonować blok, po co honujemy blok? Honujemy blok, żeby
pierścienie się spasowały razem ze ściankami cylindra. To też objaśniłem to na kanale Elbow Grease, jeżeli chcecie wejść tam i zobaczycie. Tam gadam po angielsku może, ale zasada jest prosta, widać o co chodzi. Po prostu pierścienie nie są idealne jak wychodzą z fabryki, one się muszą dotrzeć do ścianki cylindra. No i trzeba tam lekko usunąć gładź z cylindra. One się dopasują, tam przejedziemy 1000 czy tam 2000 km, zmiana oleju, wszystko jest pięknie, ładnie. On chciał po prostu zrobić remont silnika, nie wyciągając bloku. Mówię, facet, tam nawet komentarze są. Mówię, nie rób tego, bo żeby przehonować blok, silnik jest pod kątem, potem trzeba umyć ten blok. Jeżeli nie wyciągniesz wału, no to troszkę będzie tam tak zwana masakra, no nie? No i nie wiem, czy twoi widzowie to polubią, no ale jego widownia jest troszkę inna niż moja. On ma tylko lajki, nie ma dislajków, nie wiem, to znaczy, że po prostu ludzie oglądają, nie wiedzą co oglądają, czy o co chodzi, nie wiem. Nie będę się za bardzo go czepiał, chociaż w pewnym momencie mnie zdenerwował, no ale niech go tam wychwalają w niebiosa. Co chciałem jeszcze o nim powiedzieć, że faktycznie wspomniał mnie dwa razy, chociaż wspomniał mnie nie po nazwie kanału, tylko po niku z forum E46 Fanatic, który opuściłem, więc nie było to też ładne z jego strony. Nie wiem, co myślał, że ukradnę mu subskrybentów czy coś, nie wiem. Można subskrybować, co się tam podoba i ten. Ja tam nie chcę być żadnym guru, on tam jest swoim guru na tym swoim forum, niech tam go wychwalają. No i co, doszedł do momentu, że znalazł pierścienie swoje olejowe też zjechane. No co prawda nie tak jak moje, on miał 0,7 mm, ja miałem 2,5 mm, nie wiem czy ktoś pobije ten rekord. Ale potwierdził to, co ja znalazłem. Podziękowałem ładnie w następnym filmiku, który był ostatni na moim kanale właśnie teraz, co będzie po prostu w 2017 roku. Podziękowałem mu ładnie i to tyle z mojej strony. Nie będę się bawił w jakieś gierki z nim. Niech sobie tam robi swoje rzeczy. Odkręca śrubkę po śrubce. Ja wolę myśleć i pokazać wam rzeczy z mojej perspektywy. Więc tak jak mówię, opisałem ten problem, opisałem kolejny problem, który właśnie tak trochę się rozgadałem, o grzechotaniu, o klekotaniu, praktycznie można powiedzieć klekot. O co chodzi? Tak jak mówię, robiłem wiele innych rzeczy z tym silnikiem, rozebrałem wszystko na części, głównica była robiona, wszystko było robione. Jedyną rzeczą, której nie wymieniłem lub po prostu nie tknąłem, są te łoża tutaj, zaraz pokażę. Są te łoża wałków rozrządu, a oczywiście też popychaczy zaworowych, które no, są duże i co można o nich powiedzieć? No, widać tu niestety na tej krawędzi i na tej. Ja zaraz wszystko pokażę z bliska, zrobię wam zbliżenia, o co chodzi. No, że jest jakieś zużycie, prawda? Tutaj trafia olej do środka, wypełnia tą komorę w środku i popychacz jest rozprężony, twardy i tyle. Jak sprawdzić popychacz? Najprostszą metodą jest wyciągnięcie pokrywy zaworowej i wsunięcia czegoś miękkiego, typu jakaś, najlepiej jakiś plastikowy nóż, coś płaskiego, plastikowego i po prostu naciskać, czy nie jest zapadnięty, czy się zapada, czy nie. Jeżeli się nie zapada, teoretycznie jest dobry, ale tak jak mówię, moje wszystkie były dobre, a klekot dalej był, więc jak robiłem remont swojego M54, wymieniłem wszystkie popychacze na nowe. Tutaj wskazówka taka ciekawa. Nowy popychacz 1 tutaj w UK kosztuje 23 funty u dealera. Troszkę astronomiczna suma.
jest produkowany przez firmę INA, chyba w Czechach lub w Słowacji, nie jestem pewny, ale robią dużo do innych samochodów, te same popychacze wchodzą, czy do innych BMW. Ja kupiłem, to można też na mojej stronce zobaczyć, zapraszam, Elbow Grease DIY. Opisałem ten problemik tam na paru zdjęciach. To nie, przepraszam, problemik, trik. Ja kupiłem tak zwane aftermarkety firmy Ruville, made in Germany. No i po rozpakowaniu okazało się, że w środku są te same INA o tym samym numerze i kosztowało mnie to po znajomości. Zadzwoniłem do kolegi z warsztatu, czy kolega zadzwonił do kolegi z warsztatu i załatwił za 3 funty, więc cały zestaw kosztował mnie 120 z hakiem zamiast chyba tam, nie wiem, 500 funtów prawie, że. Więc wymieniłem je i co zrobiłem? No jest tutaj zużycie, zaraz wam wszystko pokażę. Jest tutaj zużycie i to widać ewidentnie, ale co zrobiłem? Tego nie wymieniałem, wymieniłem popychacze. Te po prostu cylinderki, te dziury przehonowałem małym papierkiem ściernym, takie urządzonko zrobiłem, przehonowałem. To widać na zdjęciach właśnie na mojej stronce. Wejdźcie sobie, kliknijcie w sekcję Rings i tam zobaczycie kilkaset zdjęć właśnie z remontu M54. I przehonowałem tak, żeby po prostu też pozbyć się lekko gładzi, żeby ten olej, który tutaj przychodzi i trafia do tego kubełka, jakoś tam się dłużej utrzymał. No i po jakimś, po przejechaniu jakichś kilkuset mil, tam nie wiem, chyba 2000 może mil, no jest ciszej, jest o wiele ciszej, obroty jałowe są lepsze, sorry, ale dalej ten klekot jest gdzieś tam w pewnym stopniu. Więc ktoś mi napisał coś takiego, bo odkryłem pewną sprawę. Też wam pokażę za chwilę. Właśnie zrobię zbliżenie na uszczelki, na zawór i na te gładzie. Także jak tutaj widzicie, pierwsze co mówię, co odkryłem, że po lewej stronie mamy popychacz silnika M54 z mojego własnego. Wygląda całkowicie inaczej niż ten po prawej, który właśnie pochodzi z tego silnika M52TU. Jest całkiem inny, mimo że ten po lewej M54 jest cały czas twardy, po wyciągnięciu, nie wiem, go i zostawieniu na rok, on dalej będzie twardy, a ten po prawej M52TU jest miękki. Cały czas jest miękki, ale odbija, także myślę, że jest dobry, po prostu jest inna zasada działania. Ten M52TU nie ma tak zwanego check valve, czyli zaworu jednostronnego, który nie pozwala właśnie go z powrotem zapaść. No i tak, nie wiem czy tu kamera, o widać pięknie jest użycie na właśnie na tych cylinderkach od popychaczy. U góry właśnie widać te, tutaj lampą poświecę. Od dołu i od góry właśnie widać takie półksiężyce. To jest właśnie zużycie. I co to powoduje? Powoduje to, że taki popychacz podczas właśnie pracy sobie lata z boku na bok. I nie wiem, czy to powoduje ten klekot, ale no jest to chyba, jest to jakiś tam problem na pewno. Tutaj wam zrobię zbliżenie ze światłem uszczelki właśnie na zaworze. To jest wylot wydechowy, także będzie bardziej gorąca strona. Zazwyczaj wydechowy właśnie szybciej puszczają, co powoduje właśnie zasysanie oleju. Ale tak jak mówię, to zasysanie oleju, czy tam spalanie widać właśnie na wolnych obrotach, właśnie takie chmurki dymku sobie tam silniczek puszcza. Teraz też wam wytłumaczę różnicę w głowicy między M54 a M52TU. M54 to nie jest głowica z M54. M54 ma ten kawałek tutaj zlany, taka stopka jest do końca. Tutaj
jest po prostu tylko dołączona, taki balkonik, nic więcej. Także to jest różnica taka wizualna między tą głowicą a drugą, właśnie Zen54. Także jakby ktoś szukał części i nie był pewny, to może tutaj sobie zapytać sprzedawcę i żeby wysłał zdjęcie i będzie wiedział. Tutaj co mamy, zawór. No ten silnik miał przejechane 130 tysięcy mil. Tak mi facet powiedział, ja go rozebrałem, głowica była wykrzywiona, był przegrzany. Ale co pokazałem wcześniej, pierścionie olejowe były super. Tutaj mamy zawór wydechowy, praktycznie zero nagaru. Tam jakiś po prostu zwyczajny nagar, tak jak to w każdym silniku będzie. Na moim były po prostu chyba z 2 mm. Możecie sobie zobaczyć, tak jak mówię, Elbow Grease DIY. Tam sobie wejdźcie na stronę i zobaczycie ilość nagaru, jaka tam była. Co wam jeszcze pokażę. Tu mamy zużycie na łożu wałka, czy tam łożysku wałka. Tutaj olej wchodzi. Jeżeli ktokolwiek robi, ściąga wałki, postaram wam się to pokazać, jak to zrobić. Jest metoda, aczkolwiek robicie to na własne ryzyko. Po prostu trzeba dobrze wałek ustawić i odkręcać odpowiednie łożyska. No praktycznie nie powinien się tam raczej wygiąć, czy złamać, czy pęknąć. Jest to ryzykowne, ale da się to jakoś obejść. Robiłem to kilka razy, no bez żadnych problemów. Ktokolwiek myśli, że coś z tą głowicą jest nie tak, tak jest z tą głowicą coś nie tak i ona nie będzie użyta do niczego. Także już tam mi spadła na ziemię parę razy, nie przejmujcie się, to jest po prostu złom. To jest tylko do celów YouTube'a, nic więcej. Także to na tyle odnośnie głowicy jak na razie. Tutaj przodu już nie ma, wanus ściągnięty, ale nie wiem, czy nie, raczej mi się nie uda zrobić na tym silniku, co zostało z niego i z tej głowicy, jak ustawić wanosy, jak ustawić rozrząd, ale może pokażę na swoim silniku, może w przyszłości. Albo po prostu wejdźcie na Elbow Grease właśnie kanał i tam jest zrobiona właśnie prezentacja, jak to zrobić. Trzeba mieć no niestety urządzonko, to znaczy tam blokadę wanosa, blokadę wałków i no bez tego się raczej nie da zrobić porządnie. Także głównym celem tego filmu było opisanie właśnie klekotu, który dochodzi z góry. Dużo ludzi nie wiedziało, o co chodzi. Ja to rozgrzebałem wszystko, cały ten silnik i kilka problemów po prostu znalazłem. Jak z tym walczyć? Lepiej by było wymienić i łoża, i te popychacze, aczkolwiek tak jak wspominałem wcześniej, jeden gościu napisał, że on miał starego typu popychacze, tak jak tutaj w M52TU, było fajnie. Wymienił je na taki model, który nie widnieje nawet chyba na Real OEM. Wymienił na ten nowy model, tak jak w M54, i wszystkie klekotały, także możliwe, że to jest po prostu wada fabryczna lub jakieś niedopracowanie tych szklanek tak zwanych i po prostu tak będzie. Może mieć to wpływ właśnie na wolne obroty lekko. Aczkolwiek nie jestem pewny, z wolnymi obrotami też będę walczył jeszcze, bo dużo ludzi pyta. Jeżeli chcecie, wejdźcie na forum Elbow Grease DIY, tam możecie pisać, tylko jeżeli chcecie pisać, prosiłbym o pisanie tylko właśnie w języku angielskim, gdyż ta strona jest po angielsku, więc chciałbym to tak utrzymać. Być może w przyszłości przetłumaczę stronę, zduplikuję po prostu i będzie w polskim i angielskim, także jak jeżeli czas da i zobaczę, jak to się ten, jeżeli ten kanał właśnie Garażowe Hobby się też rozwinie super, to zrobię to i to, także na razie mam dużo roboty, dużo rzeczy do zrobienia, ale być może się uda i też będzie po polsku. Także możecie tam wejść i na forum coś też napisać lub poczytać, na razie to tam jest w powijakach, ale myślę, że się rozwinie po jakimś czasie.
że to by było na tyle i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Na razie.